nie doszło ostatecznie do porozumienia w sprawie zmiany nieruchomości, oddania kamienicy przy Kościuszki 45 na potrzeby aresu w zamian za obiekt przy Ciesielskiej. O przyczynach tak mówi prezydent Suwałk. Koncepcja była taka, że miasto otrzyma od aresu w ramach tej zamiany budynek przy ulicy Ciesielskiej, tam gdzie było kiedyś przedszkole, adaptujemy, uzyskano tą dotację 5-milionową z programu Maluch Plus na żłobek miejski. Aresowi przekażemy pod jego siedzibę kamienicę przy Kościuszki 45 i plus te działki, które są tam na zapleczu tej kamienicy. Gdybyśmy wbudowali tą kwotę, którą z Polskiego Ładu otrzymaliśmy na remont tej kamienicy 3,5 miliona, te wartości równają się ze sobą, czyli nieruchomość aresu i nasze nieruchomości z tą kwotą z Polskiego Ładu. Ale za 3,5 miliona złotych nie wyremontujemy tej kamienicy, co najmniej drugie tyle, a tu fachowcy z Wydziału Inwestycji mówią, trzeba 8 milionów mieć na remont tej kamienicy o powierzchni 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Proszę przeliczyć cenę remontu 1 metra kwadratowego. To są horrendalne pieniądze, przekraczające 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. No i tutaj pytanie moje było skierowane do zarządu aresu, czy ares będzie mógł dołożyć nam, partycypować w kosztach, tych znacznie wyższych kosztach. No i ja uzyskałem odpowiedź, że no niestety nie. Jak twierdzi włodarz miasta, nie oznacza to jednak rezygnacji uruchomienia czwartej filii miejskiego żłobka. Tyle tylko, że możliwe rozwiązania są i kosztowne, i odległe. Zastanawiamy się nad kupnem lokalu użytkowego o powierzchni co najmniej 900 metrów kwadratowych. Taka powierzchnia nam jest potrzebna do zorganizowania tego żłobku od dewelopera. Tylko że no nie ma takich gotowych lokali o takiej powierzchni przystosowanych. No ale deweloper mógłby to wybudować. To jest jedno rozwiązanie i drugie rozwiązanie to budowę od podstaw żłobka miejskiego. Mamy lokalizację, jedna przy ulicy Pileckiego, tam gdzie osiedle Piano Park, Chopina i tak dalej. I druga działka, druga lokalizacja to przy ulicy Mikołaja Reja, a w zasadzie to jest ulica księdza Szczęsnowicza. Tam jest też fajny taki plac, na którym możemy ten obiekt żłobka wykonać. Choć demografia Suwałk nie wskazuje na baby boom, wręcz przeciwnie, rodzi się nam rocznie coraz mniej nowych obywateli, to chęć powrotu mam do aktywności zawodowej jest duża. Zainteresowanie żłobkami jest olbrzymie, a co za tym idzie, kolejki są bardzo długie. Plan z umiejscowieniem czwartego żłobka w dawnym przedszkolu, a obecnie poradni pedagogiczno-psychologicznej upadł, jak pamiętamy, po protestach Rady Pedagogicznej tej instytucji oraz na skutek presji rodziców dzieci korzystających z pomocy pedagogów i psychologów. Kilka propozycji innych lokalizacji okazało się na tyle niefortunnych, że odpadły właściwie w przedbiegach.